Co Słowo Boże mówi o diakonach? Myślę, że warto wspomnieć o diakonach, rozważyć krótko i zwięźle ten zakres służby w lokalnym zborze. Słowo diakon zostało zaadoptowane do naszego języka z greki. Przetłumaczone na język polski oznacza po prostu sługa. Zadanie diakonów polegało na troszczeniu się o materialne sprawy i podobne problemy w zborze w odróżnieniu od duchowej służby starszych. Słowo to występuje w Piśmie Świętym jedynie dwukrotnie. Po raz pierwszy w liście do Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Po raz drugi zaś w pierwszym liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, 8-13 wersetu, gdzie znajdujemy również listę duchowych cech kwalifikujących poszczególne osoby do sprawowania tej służby. W Dziejach Apostolskich, 6 rozdział od 1-6, znajdujemy przykład służby diakońskiej, gdzie zbór w Jerozolimie obrał 7 mężów o nienagannej reputacji, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którzy zostali następnie publicznie mianowani przez apostołów do sprawowania zupełnie niepozornej służby, jaką była troska o wdowy w codziennym posługiwaniu. Chociaż w oryginale nie znajdujemy tam słowa diakon, to mężowie, o których tu mowa, niewątpliwie nimi byli. Mężowie w służbie miejscowego zboru w zarządzaniu dobrami materialnymi. Nieco bystrzejszy obserwator zauważy od razu, że w tym przypadku zbór jest tym, który obiera. Po dokonaniu tego wyboru apostołowie mianowali ich formalnie na stanowisko diakonów. Skoro zbór uczestniczy w kolektach i zajmuje się sprawami materialnymi, Bóg życzy sobie, aby miał również głos w obraniu tych, którzy zdaniem wierzących będą w stanie mądrze, rzetelnie i sumiennie zarządzać składkami. Również i dzisiaj miejscowe zbory mogą wyznaczać takich, którzy zatroszczyliby się o sprawy finansowe i materialne. Co do formalnego mianowania z towarzyszącym mu nałożeniem rąk, sprawa ma się podobnie jak w przypadku starszych. Jeśli chcemy trzymać się Bożego wzorca, to zadanie to należało do apostołów, których, jak wiemy, nie ma już dziś wśród nas.